MPK to nie jest skrót od nazwy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, choć w rejon Małej Puszczy Kleszczowskiej można dojechać krakowskim autobusem. Do tak umownie nazwanego miejsca, rozciągającego się pomiędzy wsiami Kleszczów i Nielepice, zapraszam teraz wycieczką. Las ten, górujący nad ruchliwą drogą krajową numer 79, skrywa bogactwa przyrody, jakich nie powstydziłby się niejeden park narodowy. Mała Puszcza Kleszczowska jest kompaktowym zwierciadłem cech charakterystycznych dla Jury Krakowskiej. Puszczański krajobraz Lasu Kleszczowskiego z bukami jako dominującym drzewostanem poprzetykany został wapiennymi ostańcami. Tutaj na skały wspinają się, i niechaj tak pozostanie, jedynie mchy i wątrobowce. Najbliższy widoczny kamień już został zazieleniony, bo opanowany przez ściśle chroniony parzoch szerokolistny oraz ozdobny gajowiec żółty, obecnie bez kwiatostanu. Progi i mury skalne, grzędy i ambony z wapienia to formy nadane ręką niewidzialnego rzeźbiarza. Stoją niczym monumentalne meble w domu olbrzyma, a dobytku strzeże lokalny sfinks. Dla jakiejś nieuchwytnej równowagi przestrzeni występują w kleszczowskim lesie jaskinie. Prowadzą do ich wnętrza niewielkie wejścia, a jedna z pieczar nosi miano jaskini leśnych skrzatów. Lasem wiją się wąwozy, nierzadko z powalonym weń martwym drewnem albo wylanymi w jar wodnymi bajorkami, prowadzące do jakichś niedokończonych tajemnic, o których wiedzą tylko zwierzęta i o jakich gwarzą przy podmuchu wiatru pradawne buki, kreujące tu jedyny w swoim rodzaju mikroklimat. Największe z miejscowych baobabów przekraczają pniami 4 metry obwodu pierśnicy, czyli są z trudem obejmowane przez rozpostarte ręce kilku dorosłych osób. Naturalne zawali drogi przypominają o mocy, która jest potężniejsza niż ludzka. Mniejsze napotkane przeszkody straszą intruzów gałęziowymi kikutami. Przyroda nie marnuje najmniejszego nawet mikroskładnika ekosystemu. Anektuje pozostałość ukradzionego jej kawałka, przywracając tym samym równowagę. Tu lapidarnie akcentuje oczywistość swojego działania leśnym żukiem gnojowym. Na poziomie najniższym, oprócz opadłych liści, paprocie stanowią dominantę. Buczyna karpacka, ale i jaworzyna górska nie dają zapomnieć o wyżynnym charakterze tych okolic, a spadzistość terenu czyni ów niewielki obszar ograniczony arterią drogową nie tylko wizualnie większym, ale sprawiającym wrażenie bezmiaru. Urozmaiceniem zielonego kobierca bywają kwitnące rośliny, takie jak lilia złotogłów czy śnieżyczka przybiśnieg. Rosną w kleszczowskim lesie miodownik melisowaty, buławnik wielkokwiatowy, gruszyczka okrągłolistna czy silnie trujący wawrzynek wilcze łyko. Napotkać możemy ciżmówkę płaską, grzybówkę złototrzonową, mokronóżkę i smoluchę bukową. To trudne nazwy ginących gatunków grzybów znajdujących się na czerwonej liście roślin i grzybów, a jednocześnie chowających się w bezpiecznych zakamarkach Małej Puszczy Kleszczowskiej. Nie tylko my tędy spacerujemy. Dziki, sarny to oczywistość tego zakątka. Znajdują w lesie kleszczowskim ostoję takie wymierające gatunki zwierząt jak orzesznica leszczynowa, figurująca jednocześnie
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, czy inne gatunki z tej księgi, na przykład popielica szara, gronostaj europejski, czy tchórz zwyczajny oraz pozostałe ssaki takie jak daniel zwyczajny, borsuk europejski czy jenot azjatycki. Zawitał ponoć niedawno w te okolice wilk, gatunek również podlegający ścisłej ochronie prawnej. Tak jak na każdej innej wycieczce, trzeba patrzeć pod nogi, aby nie zrobić krzywdy żabie, ropusze, traszce, kumakowi. Nie przestraszyć się niepotrzebnie zaskrońca albo gniewosza plamistego. Zareagować wcześniej niż napotkana na ścieżce żmija zygzakowata. Chrząszcze z gatunku biegaczowatych kryją się przed nami w starodrzewach i rozkładającym się drewnie. Z góry możemy być obserwowani przez drapieżne myszołowy, jastrzębie i krogulce, a także dużo mniejsze szczygły, grubodzioby, pełzacze leśne, bogatki, dzwońce, pokrzywnice czy sójki. Na razie pozostają we śnie sowa uszatka i chronieni prawem lokatorzy jaskiń, kacyk brunatny, nocek wąsatek, mopek zachodni i zagrożony wymarciem podkowiec mały, aby po odpoczynku wyruszyć na nocne polowanie. Dzięcioły z kukułkami rozliczają równomiernymi uderzeniami i kukaniem nasz czas bezkrwawych łowów w tym lesie. Jeszcze przez chwilę pozostajemy z małą puszczą kleszczowską sam na sam i z pytaniem, jak długo utrzyma ona swój dzisiejszy charakter, a buki tylko zaszumiały.